Fundacja Lex Nostra od wielu lat pomaga ludziom, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną. Pan Grzegorz został oszukany przez dużą instytucję państwową. Pani Agnieszka padła ofiarą znanej sieci handlowej. Oboje stracili nadzieję na jakąkolwiek pomoc. Pani Agnieszka była agentem kilku sklepów. Znana sieć oszukała setki osób. Pani Agnieszka straciła wszystko, łącznie z mieszkaniem. Grozi jej eksmisja, zastrasza komornik. Na dzień dzisiejszy tego mieszkania nie ma. Jest nowy właściciel, no, który chce mnie w dramatyczny sposób wyrzucić po prostu na bruk. Straszył mnie, że może mi tu kogoś wprowadzić do mieszkania. Córka, da się boi tu przebywać. Zarówno pani Agnieszka, jak i pan Grzegorz szukali pomocy w wielu instytucjach bez skutku. Warto przekazać 1% podatku na fundację Lex Nostra. To jest jedyna fundacja, która zajmuje się takimi ludźmi jak ja i pomaga. Być może wielu osób innych skorzysta z takiej pomocy. Dzięki fundacji Lex Nostra sprawę wygrałem. Przekazując swój 1%, pomagasz razem z nami. Zapraszam, Maciej Lisowski.